skarbie, to będzie wiadomość do ciebie przy pięknym akompaniamencie ptaszków. Och, skarbie, ten ciężar, który ty... O, i mój ptaszek przyszedł następny. Tak? Już idziemy, ciągnie mnie za rękę. Ten ciężar, który ty odczuwałaś, ten ciężar, który ty niosłaś, dużo rzeczy sama na siebie po prostu nałożyłaś, bo chciałaś sobie coś udowodnić, w większości komuś. Może chciałaś pokazać, że jesteś w stanie. Natomiast zauważyłaś, że im bardziej my próbujemy pokazać zewnętrznym siłom, że coś jesteśmy w stanie, tym bardziej zubażamy siebie, bo ty jesteś w stanie, skarbie, wszystko. Ty jesteś, skarbie, w stanie wszystko. A teraz to jest dla ciebie czas. Teraz to jest dla ciebie czas, żeby się cieszyć, żeby się radować i żeby celebrować. Celebrować co? No jakiś sukces. Jakiś sukces, który już tu jest i za chwilę go zauważysz, za chwilę go doświadczysz. Sukces i sukces i sukces. Och! Mój malutki, zmęczony życiem. Podejdź do życia od nowej strony. Podejdź do życia od strony kreatywnej. Baw się życiem, skarbie. Baw się życiem, bo to jesteś ty, która się nie bawisz życiem, która ciągle tylko wypełniasz jakieś obowiązki. A prawda jest taka, że jak zaczniesz patrzeć na to z perspektywy, że wcale nie musisz wypełniać tych obowiązków, że twoim najważniejszym i jedynym obowiązkiem jest to, żebyś ty działała jak najlepiej dla siebie, dbała o siebie, bo wtedy to promieniuje też na innych i pomaganie masz z głowy. Wtedy się cieszysz, wtedy się radujesz i wtedy to jest sukces i wtedy każda chwila pracy włożonej po to, żebyś ty miała dobrze, to nie będzie ciężar, to będzie kreatywne wyrażanie się, kochanie. O, i już mamy tutaj na horyzoncie kogoś, kto bardzo kocha i kto będzie cię akceptował całą, taka jaka jesteś. Niektórzy może jeszcze nie widzieli, natomiast to jest już tuż, tuż. Może się jeszcze nie znacie, to jest już tuż, tuż, skarbie. Buziaczki, trzymaj się, pa.